Cześć, mój przyjacielu, drogi widzu, ewentualnie potencjalne materiale na żonę, no bo w sumie nie wiadomo, kto teraz właśnie ogląda ten filmik. Niemniej jednak, nieważne kim jesteś, ważne, że tu jesteś, i za to Ci dziękuję. Nie było mnie, nie było mnie ostatnio, ale dzisiaj już wracam. No i zamierzam robić więcej niż dotychczas. No bo jednak. Gdzieś tam w sercu liczę na to, że jeszcze wbiję 40 tysięcy do końca miesiąca. Ten filmik będzie nudny, bo ten filmik będzie pogadanką. Jeśli więc chcesz posłuchać mojego pierdzielenia, to zostań. Jeśli nie, no to nie obrażę się. No cóż, dobra, to może zobaczmy sobie przy okazji tutaj, bo pojawiło mi się takie podsumowanie roku. No więc, drodzy widzowie, przekonajmy się. Jak wyglądał rok y, dla, dla mnie, czyli dla, dla Czarnego Low no Life'a i, y, jak to się mówi, Hardstacka D5. A no zaraz wrócimy do mojego kanału. Więc mamy tutaj ogólnie różne wykładki, zobaczmy sobie to. Jerry, czyli nasza przygoda, nasza podróż. Widzę, że tutaj jest Kiedy wbiłem siódmą maestry na Wukongu tak? Bardzo ładne staty O tutaj jest straga wbita master 25 października Tu mam pie Pierwszego pentakina w tym sezonie I powiem wam, że to jest chyba Jedyny pentakil, jakiego zrobiłem Ale jest, Jackson którym, którym nie gram Tylko, że a właśnie, bo ja patrzyłem od końca Bo tutaj już sobie Z grubsza przejrzałem to więc cała przygoda zaczęła się 7 grudnia. No i wtedy było. welkos Great Game, 13.1.21. Bardzo ładna gra, trzeba przyznać. 17 gier, Winstreak! Uuu, ale duży Winstreak, co? Patrzcie, jak poleciałem. Dobry byłem. Najdłuższa gierka, Malzachar, 6.6.18. Mam nadzieję, że wygrałem, chociaż pewnie nie. 35 as na Iwernie. No, proszę. Ale dobry gracz ze mnie był. 7 1, 25. Great game. Tutaj patcha wprowadzili. Kłóciłem się z nimi, żeby tego nie robili, ale nie, nie wygrałem. Dostałem skina i mam 80% winrate. Co z tego, że pewnie grałem dwie gry? Po placementach miałem plat 2. 80% winrate. No to jest chyba nieźle. To jest chyba nieźle. Później jest Kane wprowadzony. Mój piękny winrate. A to w postaci jest taka fajna, tylko ja po prostu nie umiem nim grać. Cztery honory na Welkozie. No tak. Star Guardian Winrate i 30%. A ze mnie Chop. Wprowadzili Orna. O, tutaj już jest lepiej, to już jest lepiej. Siódmą maestrę wtedy wbijałem na nim chyba. Ramusek perfekcyjna gierka praktycznie nic w niej nie zrobiłem no ale jest maestria a jest honor zobaczcie jaki piękny wbiłem go udało się emotki wprowadzili yy, maestria na wukongu piękny master wbity no to była męczarnia ale się udało a dlaczego to była męczarnia no dlatego że grałem sam ale jestem dumny, że wbiłem to są. Także się da. No i jestem pentakil. No, czak się, to już nic nie ma. Idziemy dalej. Yy, Okej. Okay. Moje statystyki ze względu na mapę. Yy, a co tu możemy znaleźć w ogóle? Jakiegoś gracza i porównać, czy, czy mi się wydaje? W każdym razie zobaczmy sobie. No, taka kupa ogólnie chyba czy sześć czy to jest dobrze, czy nie? Może nie najgorzej. Tutaj tego praktycznie w ogóle nie gram. No tu nawet gorzej. No i czyli nie było tak źle chyba. Co mamy dalej? O, patrzcie, kurde, you are last hitting god. O! Dobry jestem. Tylko jedna pęta. No nie umiem, no co ja poradzę? O, takie honorki dostawałem. Piękne. No i moje top 3. Zaczynając od Welkoza, którym zagrałem najwięcej gier. Nie jest źle, chyba. Chyba nie jest źle. Chyba nie jestem najgorszym Welkozem na serwerze. Zakiem jest nieźle. Większe KDA. Sporo gier, jak niby. Wrócę do tej postaci, bo jest naprawdę fajna. No i Zachar. To już trochę gorzej. Ale lubię tę postać. Eee, co tu mamy? O, jakie CS-ki piękne. Znaczy, nie wiem, czy to są dobre. Pewnie nie. Aha. Uh -huh. O, tu tutaj jakie orny nagle się pojawiły. Nawet bym nie sądził, że to będzie orn. Ale jest. Tutaj są ogólne chyba statystyki czempionów. Bo ja nie grałem w żeby umrzeć aż tyle razy. To jest niemożliwe. Tym też nie grałem, więc... Nie wiem, czy to jest, yy... a i to jest naprawdę moje? Nie, nie, to jest niemożliwe, że ja nie grałem tym praktycznie w ogóle. 261 razy niby miałbym umrzeć, jak, jak ja zagrałem tym ze dwie gierki. To jest niemożliwe. Pewnie ja czegoś nie dostrzegam, albo jest to, albo może po prostu tak było. No nie wiem, nie wiem. Rok był długi. No mniejsza, idziemy dalej. Moje dwie najlepsze pozycje. Co tutaj jest? 35% dżungla. Dobra, zobaczmy sobie jak gra w dżunglę. Skada. Okej, okay, to jest, to jest ja chyba. Czyli od brązów jestem trochę lepszy? <laughs> minimalnie, tutaj. Tutaj minimalnie. A dalej? Silvery już są lepsze ode mnie. Pod względem Golda. No to Goldy to już w ogóle mnie biażdżą pewnie. Okej. Okay. No nie, ja jestem taki kiepski w żołnier. Cholera. KDA mam chociaż dobre. No, Kada jest spoko, chociaż tyle. A weźmy sobie środkową aleję. Aha, tu już jest challenger ustawiłem, okej. Okay. No, są rzeczy, które zrobiłem dobrze, ale to nie jest wszystko. Tutaj całkiem nieźle wypadam. No, to jest, to jest gorsze. Mniej potek piję. A to? A to, to ja nie wiem, w jaki sposób ja mam niby zmniejszać dawacz, jaki mi zadają. No mniejsza. Most played champs. Okej, okay. no to to wiem. To się domyśliłem. Okej, okay. i powinienem grać z Mirą, z Drapichrustem i ze Squasher Zero. Ze Squasherem to zawsze lubiłem grać, ale on nie gra praktycznie. No, z Mirą to byśmy weszli do Challengera, to na pewno. To jest, to jest pewne, chciałem powiedzieć. Na pewno. No a Drapichrust? Takie kadeama? Kurde, to on wszystkim wykieruje. Okej, okay, polecają mi, żebym się nauczył tych trzech czempionów. Którzy po prostu, nie wiem, totalnie nie pasują do tego, jak ja gram. Ale dziękuję, Rito. To bardzo miłe. Okej. Okay. No i tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Ale jeszcze nasz rok się nie skończył. Dlatego jeszcze spróbujemy powalczyć, tyle że na YouTubie. Także wracamy. Dzisiaj streamek będzie. Czemu? Czemu mnie nie było? Nie było mnie dlatego, że męczyłem się, męczyłem się, moi drodzy, chorowałem. Ale już chyba będzie lepiej, chociaż tak naprawdę. W... Przedwczoraj praktycznie nie spałem. Nie, wczoraj praktycznie nie spałem w ogóle. Yy, dzisiaj spałem mało. Znaczy, no, w świetle tego, co było yy, przez kilka ostatnich dni, to całkiem nieźle wypada, bo można powiedzieć, że się wyspałem. No ale co ja wam będę gadał? Kurczę, no chorowałem, okej? Okay, chorowałem już jest trochę lepiej, już już wracamy do pionu, więc trzeba wszystko ruszyć z powrotem, żeby sobie wjechać w rok 2018, jako ułożony chłop, który działa aktywnie na YouTubie i jest wspaniałym człowiekiem. Chociaż do Was to mi dużo brakuje, wink, wink. Taki komplement na koniec. No dobra. To jeszcze zarymujmy na koniec. Yy... Jesteście wspaniałymi ludźmi. To wam mówię na koniec z A8 na H9. Goniec. Co w się sensie w szachach jest taka figura. Tylko nie wiem, czy przemieściłem ją dobrze. Obstawiam, że nie. Bo nawet nie. <śm> <śm> nawet nie potrafię sobie wyobrazić szachownicy. Ale to tylko dodaje smaczku mojemu słabemu yy, wierszykowi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia na streamie i na moich materiałach. Cześć!